Znajdujemy się na ulicy Partyzantów, a w tle widzimy naszą wspólną inicjatywę, tak naprawdę właścicieli Pizzeria Italiana, na którą odpowiedzieliśmy z przyjemnością. W skrócie mówiąc, widzimy za nami lodówkę społeczną. To część takiej grubszej ogólnopolskiej akcji. Współpracujemy z fundacją weźpomóż.pl, z panem Janem Piątkiem, który jest i był wrocławskim tramwajarzem, ale tramwajarzem z wielkim sercem, który widział to, co się dzieje, a widział przede wszystkim problem marnującej się żywności, a z drugiej strony biedę i nieszczęście niektórych ludzi. I poprzez organizację w całej Polsce tego typu lodówek chciał tą żywnością z ludźmi się podzielić. W związku z tym liczymy na otwartość międzyrzeczan, dobre serce i pomagajmy sobie nawzajem. Serwujemy pizzę, kebabę. Praca jest rodzinna, sama rodzina pracuje, także rodzinny interes, tylko i nawet nas, tak? No taki jest okres ciężki dla gastronomii, jak i dla wszystkich firm. Mimo tego działacie, mało tego macie ciekawe pomysły. Działamy, cały czas działamy, pomagamy jak możemy. Pomysł mojej mamy zgłosiła się do burmistrza miasta, pana Kota i razem zaczęli działać. No i powstała ta lodóweczka, do której każdy przynosi to, co może się zmarnować, nie chcą już korzystać z tego. A ktoś jest potrzebujący, kto by skorzystał z tego. Mamy stałe osoby, które codziennie przychodzą po to jedzenie, po ciepłe zupy, które potem mogą odgrzać, po mięso, po wędliny. Każdy tu wkłada, każdy może pomóc. Ale również państwo nie zapomnieli, też również dokładacie swoje. Oczywiście, też dokładamy. No, nawet nasi klienci, którzy przychodzą do pizzerii, dają pieniążki, zamawiają pizzę, czy kebaby, czy sałatki, proszą, żeby włożyć do lodówki. To też jest wielkie serce. No nie każdy musi, ale większość chce. Żeby wziąć udział w akcji, wystarczy wykonać jedną prostą rzecz, zweryfikować swoją własną lodówkę, zobaczyć, co nam zbywa, czym możemy się podzielić i należy ją dostarczyć do tejże lodówki. Ona jest czynna całą dobę, o każdej porze dnia i nocy można to jedzenie tutaj zostawić, ale także zachęcam do korzystania potrzebujących.